No, witam serdecznie, z nami w studiu już jest Oer. Siema, siema. Bardzo serdecznie, fajnie, że wpadłeś. Producenci rzadziej goszczą niż raperzy, bo zazwyczaj jest to domena raperów, tym bardziej, że nawet jak wyda raper producent, no to zazwyczaj przychodzi raper i ten producent biedny zostaje w domu, schowany gdzieś tam pod łóżkiem, żeby to bardzo się nie pokazywał. Ale ty, no nie chcę tutaj używać słowa robisz karierę, bo karierę to zrobiłeś już hektolitry lat temu, tak naprawdę. No, jako... kariera to jest mocne słowo. Mocne słowo, nawet za mocne chyba, za szczególnie mocne. Na Polskę, tak? Bo tak. Możliwe, żebyś, jakbyś się urodził w Stanach i teraz byś był w takim, miał taki status jak Pharrell Williams, albo to można mówić o karierze, tak? Dokładnie. Ale w Polsce, słuchaj, zaznaczyłeś się bardzo, bo no, robiłeś utwory dla czołówki hip-hopowej sceny. Ja jak jechałem tutaj, tak się zastanawiałem, kurczę, mogę go nie zapraszać, nigdy mnie nie zaprosił, to mówię, po co ja mam go zapraszać do audycji? Ale oczywiście żarty. Słuchałem twojej produkcji od dawna w tych różnych utworach u różnych artystów. Zawsze mi się podobało to, co robisz. Byłem ciekaw tego, co będzie na tej płycie i powiem szczerze, no słuchałem już jest 2 tygodnie temu, więc do końca no, wiem, co się dzieje na tej płycie, wiem, jakie jest brzmienie i tak dalej, ale chciałbym, żebyś ty opowiedział, bo słuchacze może jeszcze tego nie wiedzą. Czego możemy się spodziewać po płycie producenta, który narobił hitów, bangerów dla czołówki sceny polskiej hip-hopowej i robił płytę producencką, na którą również zaprasza praktycznie czołówkę polskiej sceny hip-hopowej. Czy to trudno, czy to łatwo w dzisiejszych czasach? Jak to wygląda? Znaczy tak, zaczynając od strony logistycznej, jest to bardzo trudna robota. Tym bardziej, jeżeli nie ma się zaplecza, powiedzmy, dużej wytwórni muzycznej albo jakiegoś takiego sztabu, który pracuje z tobą i zajmuje się, jakby wiesz, każdą stroną promocji. No właśnie, żeby muzyk zajął się muzyką. Żeby tak muzyk naprawdę zajął się muzyką, to musi mieć naprawdę dużo szczęścia i prawdopodobnie urodzić się gdzie indziej, tak jak powiedziałeś, a nie w Polsce. Tym bardziej, że jeżeli widzisz, mieszkasz w Stanach, powiedzmy, domyślam się, że tak może być, nawet jeżeli jesteś niszowym artystą, producentem nawet niszowym, to ta nisza jest, wiesz, na tyle duża, że możesz sobie spokojnie, jeżeli jakieś tam ruchy promocyjne wykonujesz, możesz sobie spokojnie żyć z tego, powiedzmy. Nie? W Polsce jest niestety dużo trudniej z tym, więc trzeba się sporo namęczyć. No i wracając do tej logistyki, wiesz, to są telefony, to są maile, to jest organizacja, to jest przygotowanie okładki, to jest wymyślenie wszystkiego tak naprawdę od A do Z. W momencie, kiedy pracuję z jednym raperem, czy na przykład z Biszem w przypadku projektu BLK, to zazwyczaj było tak, że jakby koncepcja leżała po jego stronie i wtedy faktycznie miałem trochę więcej swobody artystycznej i tego, żeby się skupić tylko na muzyce. No tutaj niestety na muzykę było, powiedzmy, 50% czasu, 50% jak nie więcej, to była, wiesz, logistyka, marketing, oczywiście, wymyślanie różnych sposobów, jak dotrzeć. A i tak finalnie i tak czasami się, wiesz, rozbijasz o tą skałę jak ta fala i nawet jeżeli ta fala jest naprawdę ogromna, no to i tak czasami się po prostu rozbije. Nie? Oczywiście, ale słuchaj, no ty masz za sobą tak naprawdę już sporo i doświadczenia i sporo tych produkcji, więc naprawdę trzeba było tak kombinować nad promocją, marketingiem, żeby ta płyta się sprzedała, bo oczywiście żyjemy w czasach głównie mediów społecznościowych, te reklamy są za pomocą tych mediów społecznościowych przekazywane. W telewizji, no młodzi ludzie telewizji nie oglądają, tym bardziej, że nie ma kanałów muzycznych takich, w których można by było usłyszeć muzykę, którą się chce. Oczywiście, tak. Jeżeli ktoś składa disco polo, to cały przekrój, bo ja mam ograniczoną ilość kanałów i na te 30 kanałów ze 4 są disco polowe. Dokładnie. To jest niesamowite. Kiedyś było lepiej niby, bo była Viva, było MTV, był ten rap, ale z kolei teraz jest internet, więc chyba to też jest o wiele lepsza droga i lepsze źródło dla tych potencjalnych fanów, ponieważ robisz zdjęcia, oznaczasz, istniejesz. Istniejesz i wiesz co, i to jest jasne, to jest plus, jak najbardziej. Aczkolwiek, wiesz, gra się zmieniła. No, na pewno. Można powiedzieć, że o 180 stopni i dużo kawałków i jakby zamysł tej płyty urodził się 2-3 lata temu, gdzie to wszystko powstawało jeszcze w takiej no bardziej oldschoolowej głowie i w bardziej oldschoolowym podejściu. I ja też bardzo długo żyłem w takim podejściu i wiesz, większość mojego producenckiego czasu i mojej drogi producenckiej spędziłem z BLK. I skupiłem się na BLK i jakby władowałem 90% mojej energii w BLK, bo
No bo po prostu to był mój macierz, zacząłem, wiesz, założyłem ten projekt. No tak, to samo miasto, tak? To samo miasto, ziomki. Ta sama zajawka i tak dalej, nie? Przeszliśmy też bardzo dużo i jakby, wiesz, to nas zawsze trzymało. No i wiesz, w momencie, kiedy nagle budzisz się i widzisz, co się dzieje na scenie, że kawałki, że jakby ta estetyka brzmienia gdzieś już schodzi na drugi, trzeci plan, wręcz naprawdę spada do takiej niszy, albo znika, gdzie słuchają tego wybrani. Czasami dostaję feedback od ludzi, którzy po prostu, wiesz, totalnie hejtują nową muzykę i przybijają mi pionę, jakobym był jakimś, wiesz, zbawicielem starego rapu, starego klimatu, gdzie ja się z tym, no wiesz, średnio, znaczy szanuję to bardzo i fajnie, cieszę się, że jest takie podejście, że oni szanują tą pracę, aczkolwiek nie, wiesz, nie uważam się za żadnego zbawiciela tamtej ery, czy kogoś, kto chce cały czas jakby, wiesz, kontynuować to, tylko po prostu zamknąłem ten swój, to jest jakby zamknięcie pewnego rozdziału po prostu, ta płyta, nie? Okay. Czy teraz będą Migosy? Teraz Migos, trzy słowa na krzyż. Na krzyż, trzy bity na krzyż. Tak. Totalna minimalistyka. Wiesz co, bo ja też jestem zwolennikiem starej szkoły. Ja nie odpuszczam, chociaż ostatnio, przez ostatnie tam dwa tygodnie nagrałem jakieś tam utwory i nagrałem je w nowoczesnej stylistyce. Podobają się moim kolegom, więc myślę, czy tą drogą po prostu nie pójść, skoro to też mi sprawia przyjemność. Aczkolwiek ja jestem z tych walczących o tą starą szkołę cały czas. Mm-hmm. I są tacy producenci, czy na świecie, o których zawsze wspominam, czy DJ Premier, który cały czas sieka, chociaż nie wiem, czy słyszałeś ostatni numer właśnie Rodzida 5ix9ina i DJ-a Premiera z płyty Prime, która się ukaże niebawem. No to nie, kawałek jest przedziwny, to jest single, który promuje, jest przedziwny, jest inny niż klasyczny Premier, ale Static Selecta, który cały czas wydaje albumy, które są hołdem dla tej starej szkoły, nowocześni raperzy, którzy typu 2 Chainz, którzy sprawdzają się na tych jego bitach, to jest dla mnie niesamowite, tak. Że są dalej tacy producenci, którzy nie patrzą na to, co się dzieje obecnie na scenie, tylko dalej robią swoje i pomimo to zarabiają, ale też tak jak powiedziałeś, w Stanach jest troszkę większy rynek i faktycznie oni mogą sobie chyba na to pozwolić. Tak. Poza tym to też ludzi, których wymieniłeś, to są już jakby ikony. To są goście, którzy nawet w momencie, jeżeli w tej chwili by przestali robić prawdopodobnie na samych tantiemach i na całym biznesie, który się, tak jest, wiesz, wykręcił wokół tego, będą mogli spokojnie jeszcze utrzymać z dwa pokolenia, nie? Mm-hmm. No właśnie, zastanawiałem się też nad tym, ponieważ wydając płytę producencką, ostatnio był Soul Dramatica, czy ostatnio, jakiś czas temu, też producent, i zastanawiałem się, ponieważ wydając płytę producencką, zapraszasz zazwyczaj artystów, których przypuszczam, że albo znasz, albo współpracujesz, albo chciałeś na przykład kiedyś z kimś nagrać kawałek. I wiąże się to z jakimiś tam twoimi zajawkami. Ale czy na przykład na takiej płycie nie powinno się znaleźć jedno nazwisko, a czy ja nie mówię, że powinno, ale gwiazdy pop, która by pociągnęła tą sprzedaż, wtedy ten marketing jest o wiele łatwiejszy. Robisz kawałek... Zdecydowanie. Nie wiem, nie potrafię wymienić artystki w tym momencie fajnej na topie. Nie wiem, no Ania Dąbrowska chociażby. Jest jedna gwiazda pop. Jest jedna gwiazda Mary's pop? Polski. A Mary's Polski, okej. Okay. Ale to jest jeszcze też nisza jasne, w dalszym ciągu. To jest nisza. No, wiem o czym mówisz. Czy nie miałeś takiego pomysłu, żeby właśnie przyciągnąć uwagę, czy zostawiasz to na przykład na swoje dalsze posunięcia? Wiesz co? Były takie pomysły, ale faktycznie logistycznie i czasowo bym tego nie ogarnął. Okej. Okay. Po prostu, wiesz co, na tej płycie jest, nie wiem, z... Ile tam jest? 14 czy 16 osób. Solidna płyta, a 14 kawałków. Plus DJ-e, plus właśnie Mary i Kay na wokalu, więc jest naprawdę dużo ludzi do ogarnięcia. No, i wierzę. Gdzieś tam powstawały jakieś, są zarysy kawałków, które miałyby taką, powiedzmy, rolę, ale... No, to nie był jeszcze ten czas. Tym razem mieliśmy okazję usłyszeć utwór Abstrakt z gościnnym udziałem zespołu 2-1 na dobre, tak? Dobrze czytam? Na dobę. Na dobę, przepraszam. Dwa raz na dobę, czy 2-1 na dobę? 2-1 na dobę, już ci mówię szybko, skąd to się wzięło, no, bo to właśnie. Są... Ja prowadzę w Bydgoszczy studio nagrań, które się nazywa 2-1 Studio. Okej. I po prostu ziomeczki od jakiegoś czasu, no, w momencie jak się zapoznaliśmy, zaprzyjaźniliśmy się, regularnie przyjeżdżają do mnie, do studia właśnie na 2-3 dni i pewnego razu postanowiliśmy, nagraliśmy kilka kawałków spontanicznie i szukaliśmy nazwy dla projektu, a że
Po prostu w zasadzie śpimy tam wtedy, zawsze jak oni na 3 dni wpadają, to śpimy tam po 2-3 godziny. To wyszła nazwa, że 2-1 na dobę. Okej. Okay. I to są młodzi raperzy, tak powiedziałeś, totalne podziemie. Totalne podziemie, może nie tacy młodzi. Dobrze, totalne podziemie, to miałem na myśli, że młodzi, jeżeli chodzi o muzykę, tak. Robienie muzyki. I powiedz mi, ponieważ gadaliśmy o tym, ja chcę też ten temat poruszyć, bo to fajny i ciekawy temat, że ponieważ studio też jest w ramach jakiegoś domu kultury, tak? Gdzieś wyczytałem, czy... Ale twoje studio nagrań, te które prowadzisz. To, które prowadzę, to znaczy nie, to jest jakby moja działalność gospodarcza, którą rozpocząłem 8 lat temu, ale mieści się w akademickiej przestrzeni kulturalnej, czyli to jest taki budynek, w którym jest Muzeum Fotografii, jest sala widowiskowa, jakby to jest taki kompleks kulturalny, można powiedzieć, przy wyższej kultura szkole. Kultura przez duże K. No, powiedzmy. Przez średnie K. Dobrze. Ale też gadaliśmy o właśnie warsztatach, które prowadzisz w Monarze, tak? Dobrze mówię? Tak. W Monarze. Powiedz coś o tym, bo też gadaliśmy tutaj poza anteną. Ja jako weteran prowadzący takie warsztaty z Spoko Dzieciaka, zawsze mi to interesowało i zawsze sprawiało mi to niesamowitą przyjemność, że można pojechać i te dzieciaki naprawdę się cieszą i czerpią z tego mega przyjemność. To jest Mistrzostwo Świata. To jest, wiesz... Co jest ciekawe, że słowo Monar od razu, znaczy dla wielu osób może rodzić skojarzenie takie, że tam jest w ogóle pata narkomanii i można się nadzieć na strzykawkę czy coś takiego. A generalnie, znaczy nie wiem jak jest w innych miejscach tego typu ośrodkach, a wiem, że w wielu faktycznie może być gorzej, ale to jest miejsce, czyli Babigosz, to jest miejsce, w którym właśnie, tak jak my rozmawialiśmy, jest prowadzona artterapia. Czyli właśnie wychodzenie z nałogu poprzez wkręcenie jakiejś zajawki i możliwość rozwinięcia się poprzez wyrażenia się poprzez sztukę, nie? I tam, wiesz, dzięki temu, że ten Monar jest niedaleko Szczecina, znajomości typu gdzieś tam podczas tej drogi całej monarowej trafił tam Łona. Nie wiem, jaka jest geneza w ogóle ich zapoznania, ale wiem, że Łona tam jest z nimi od początku. No i zaczęły się poważne warsztaty. No i pewnego dnia zadzwonili do nas, wpadliśmy tam z Biszem i jakby zostaliśmy przyjęci jak w domu. Zaakceptowani na maksa. Ponieważ wiesz, to jest miejsce, w którym nie ma... fałsz nie ma jakby racji bytu. Mhm. Jeżeli wjeżdżasz tam, jesteś sobą, no to po prostu jesteś sobą i to masz szacun. To jest... To jest po prostu jakby czysta wymiana zajawki i czysta wymiana energii, nie? Coś na tej zasadzie. I też doświadczeń niesamowitych. I doświadczeń. Tak? Bo ci ludzie, którzy też przeszli swoje na pewno, też oddają to w jakikolwiek sposób, tak? Tak, wiesz, to są takie rozmowy, że czasami jakby warsztaty warsztatami, powiedzmy 2-3 godziny robimy jakiś program, a rozmowy po warsztatach to jest jakby kolejna bajka, no nie? Tak, to jest tak, że oni mają jakiś swój harmonogram zajęć, muszą tam po prostu, wiesz, to jest... Ten ośrodek znajduje się na wiosce, no i oni prowadzą ten ośrodek, mają tam tartak, mają jakieś tam, wiesz, mają jakąś stadninę koni, generalnie jakby prowadzą takie wojskowe życie, nie, coś na tej zasadzie, nie, jak w takich mini koszarach trochę, nie, jest dyscyplina i tak dalej, ale cały czas mają styczność z gościami, którzy przyjeżdżają i tam przyjeżdża hip-hop po prostu, tam przyjeżdżają b-boye, tam przyjeżdża graffiti, tam przyjeżdża rap, Wiesz. Też chciałem o to zapytać, ponieważ w rapie jest dużo przemycanych treści, niestety takich też negatywnych. Oczywiście rap jest zazwyczaj pozytywną muzyką i wiadomo, że gdzieś tam te wartości wychwala życiowe, ale też oczywiście mówi o narkotykach, oczywiście. Mówi o tej ciemnej stronie ciemna życia. Ciemna strona, oczywiście. Czy to też gdzieś tam nie bałeś się tego, nie baliście się tego, że to gdzieś tam będzie miało zły wpływ, bardziej zgubny, czy tutaj w ogóle też nie o to chodziło, że to, co sami robicie sobą, pokazujecie im, to jest najważniejsze. Tak, mi się wydaje, że to jest najważniejsze, że wiesz, każdy z nas wiadomo ma jakąś swoją ciemniejszą stronę, oczywiście, którą jakby w momencie, jak wjeżdżasz do tego ośrodka, zostawiasz poza bramą tego ośrodka, nie? Tam nie ma opcji, żebyś sobie nawet na terenie ośrodka wypił energetyka, bo to już gdzieś tam może coś się źle kojarzyć. Zakrawało. Tak. Więc po prostu wjeżdżasz tam z czystą energią, z czystą zajawą. No i wiesz,
też nie, oni nie zapraszają tam każdego, bo to nie jest tak, że sobie, wiesz, wpada każdy i, no tak, i wiesz, wpadnie raper, czy tam jakiś, wiesz, czy tam b-boy, czy ktoś, kto po prostu zaczyna dzień od grubego lolka, nie? No tak, no tak. To jakby muszą być osoby, które gdzieś tam potrafią się jakby, wiesz, powstrzymać, dobrze wtrafić, nie? Tak jest. No to jest oczywiście bardzo ważne. Ale to bardzo fajna też jest opcja, taka odskocznia od tej codzienności, też rapowej, bo tak jak mówisz, tam ta szczerość, brak zakłamania, niestety w tym środowisku jest to na porządku dziennym i czasami można się naprawdę zdziwić albo przejechać tak. kimś, a w takich miejscach, tak jak ja to wspominam, to zawsze ta energia była taka czysta i taka szczera. Wiesz co, my zawsze wracamy stamtąd i płaczecie. I po prostu naprawdę, to z nas jeszcze schodzi i wiesz, przez 3 dni chodzisz i żyjesz w innym świecie. Mhm. Z ludźmi też czasami inaczej rozmawiasz, patrzysz na no ludzi tak, inaczej. Zwracasz na co innego uwagę. A później już cię dobijają. Rzeczywistość już niestety. Znowu. Tak. Dobrze, posłuchajmy kolejnego numeru. Piotrze. Bagno z gościnnym udziałem Bisza. Brawo, Piotrek. Ale żeś tak, to była taka wypowiedź, naprawdę bardzo mi się podobało. Posłuchajmy, to był pierwszy singiel? Czy nie, Bagno? Nie. Pierwszy singiel to w ogóle był kawałek, który nie wszedł na tą płytę. A, okej. Okay. Także... Ale tak, ten też był do tego formalnym singlem pierwszy, prawda? Był Rude Boyz Tense z Grubsonem. No właśnie, a to był drugi singiel. To też było na płycie Grubsona, tak. Ten kawałek. Tak. Dobra, tak. Kiedy ta płyta się ukazała? Bo miałem o to zapytać. W zeszłym roku? 15 grudnia bodajże. 15 grudnia, czyli jeszcze, można powiedzieć, w zeszłym roku, to stara świeżynka. Płyta już jest. No. Nie, w zeszłym znaczy roku, stara, no, płyta. Zeszły rok. Ale nie, żartuję, stara nowa płyta, tak. Można spokojnie powiedzieć. Mamy 2018, początek lutego. Czy bałeś się przed wydaniem tej płyty? Bo każdy producent, który robi kawałki dla innych artystów, tak? No to wiadomo, że tam, no jesteś spokojny, bo wysyłasz gościowi bity, on sobie te bity wybiera i wiesz, no jemu się ten bit spodobał, więc będzie hit, nie będzie hit, ale będzie na jego płycie. On się tym zajmuje. Umywam rączki, tak? Tak. A tutaj jest poważna odpowiedzialność. Gadaliśmy o logistyce, bo rozumiem, że wszystko, Pcham ten syf, to jest twoja wasz wytwórnia, label. Czy też wasz label, i wszystko sami ogarniacie. Tak. Ale jeżeli jesteście już na takim poziomie, czy nie można zatrudnić osoby, która się będzie zajmowała takimi rzeczami właśnie, żeby nie zaprzątać sobie głowy tymi okolicznościami, które czasami nie służą artyście. Tak, wiesz co, wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest dobra droga, znaczy nie wiem, jak to wygląda w dużych wytwórniach wielkich, typu w takich, wiesz, majorsach, jakichś Universalach, Sony i... Moja była żona pracuje w Universalu, więc wiem, jak to wygląda od strony też... No to właśnie, ale wiesz, kwestia na przykład... porozumienia. Znaczy tak, ja chciałem, żeby ta płyta była... Nie było na nią jakiegoś wielkiego konceptu, wiesz, typu historii, jakiegoś wątku przewodniego, żeby każdy... Dorobionej historii, że ktoś tam kontynuuje następną historię i to razem jakby tworzy całość i jak sobie przesłuchasz płytę, no to wtedy masz jak jakiś film, że jest od A do Z historia opowiedziana. Tylko jednak każdy ma tutaj swoją historię i dowolność tematyczną, ale dzięki temu, że z tymi ludźmi tak naprawdę ja miałem kontakt osobisty na telefonach, większość z nich zresztą znałem już wcześniej, w zasadzie 90% z tych ludzi znałem wcześniej, to gdzieś to tworzyło jakiś taki, wiesz, indywidualny, wyjątkowy charakter i jako, że była to moja, powiedzmy, taka pierwsza oficjalna producencka, no chciałem właśnie. Od A do Z przypilnować tego samemu. Mhm. Nie wiedziałem, co mnie czeka, ale jak już, wiesz, powiedziałem naprawdę to A, no to już chciałem, wiesz, zamknąć to, no i skończyć tak. Na Z. I wiesz, mamy osobę, która ogarnia nas, jest nasz menadżer, który nam bardzo dużo pomaga w tym, tutaj pozdrawiam Poksia. I wiesz, bez niego też wiele rzeczy nie udałoby się tak naprawdę. No ale nie wyobrażam sobie chyba takiej sytuacji, to nie jest ten poziom, gdzie menadżer dzwoni do tego czy do tego rapera, czy artysty i po prostu, wiesz, umawia go, załatwia. Na track ze mną, załatwia coś, albo na przykład ja jakby inicjuję nagrywkę, daję pomysł, a później menadżer wykonuje, wiesz, miliony telefonów i pogania. Wydaje mi się, że to było coś na zasadzie, że kurna, ten znowu dzwoni,
pyk, no odrzucone, tak. Nie? No tak. Pyk, odrzucone, tak. Nie? A jeżeli ja dzwonię, powiedzmy, i mamy jakąś tutaj znajomość, jakiś sentyment, inne podejście, nie? To dobre podejście tak naprawdę w dzisiejszych czasach, gdzie muzyka jest produktem. W większości przypadków, tak. Ja za każdym razem też poruszam temat młodych raperów, którzy naprawdę, pomimo tego, że ta muzyka jest nowoczesna, to może się podobać, bądź też się nie podoba, ale to są produkty, oni są samymi w sobie produktami, którzy sami sobie na siebie wymyślili pomysł. To jest niesamowite, że świadomość młodych ludzi w dzisiejszych czasach jest zupełnie inna niż świadomość moja, którą miałem w 97, jak zaczynałem swoją historię z rapem, bo wtedy był Krzysztof Kozak i to wszystko. No i ewentualnie jeszcze SP Records, które wydawało Kazika i Wzgórze Apaczy, tak? Chyba tak. I to mówię, te zasięgi, pomimo tego, że nie było internetu, i tak były większe i sprzedaże płyt były większe i to też było zupełnie co innego. Teraz może, no nawet tak nie staramy się zrobić z muzyki produktu, to gdzieś tam tym produktem ona tak czy siak się staje poprzez trochę nachalne wprowadzanie tego w internet, że oczywiście też można zrobić, że wyskakuje z lodówki i wszędzie, chociaż moim zdaniem przy braku tak do końca tego w telewizji, czy też, no chyba, że masz okazję występować w komercyjnych stacjach radiowych i twój utwór jest puszczany na jakieś tam gorącej rotacji i faktycznie ci ludzie wiedzą już, kim jesteś, no bo po prostu to jest do zażygania, za przeproszeniem, czasami te kawałki lecą i chcąc, nie chcąc, no wiesz, że to jest ten artysta i to jest ten kawałek, tak? Może ci się podobać, czy nie, wyjdziesz z samochodu i będziesz go nucił, bo to jest taka niestety magia tego, chociaż nie wiem, czy to można nazwać magią, bo to trochę odwrotność, ale w przypadku też płyty producenckiej, gdzie ta twoja ksywka zawsze była w tych napisach gdzieś tam pod głównym artystą, też no, nie jest do końca znana szerszej publiczności, tak? Jesteś znany wśród raperów, jesteś znany wśród producentów. W środowisku hip-hopowym myślę, że jesteś znany na 100%. No, chyba, że zapytałbym jakiegoś faktycznie małolata, który jeszcze do końca nie wie. Ale ty też się odnajdujesz i na tej młodszej scenie i na starszej, tak? Tak, tak, myślę, że tak. A aczkolwiek właśnie z tego, co mówisz, wydaje mi się, że na tyle byłem zawsze, wiesz, w cieniu, w machinie BOK, gdzieś tam jak tym trybikiem. Tak jest. Obojętnie, czy on był czasem bardziej ważny, czasem mniej ważny, to jednak to był trybik, który po prostu działał pod jakby, wiesz, pod obudową tego całego po prostu BOK, pod którym jakby prowadził, który no prowadził Biszu, nie? Ja byłem, powiedzmy, gdzieś tam silnikiem, Biszu był kierowcą, jakby tak metaforycznie to przedstawić, no tak, tak. Nie? I naprawdę wielu młodych artystów nie ma pojęcia, kim jestem, nie? I też tą płytą chciałem trochę gdzieś wejść i pokazać, może gdzieś zaistnieć w świadomości młodszych słuchaczy i odbiorców na pewno, bo cieszy mnie to, że mimo wszystko, mimo że ten materiał jest gdzieś w 60% klasyczny, bardziej truskulowy, chociaż nie przepadam za tym słowem, bardziej się, wiesz, jak masz old school, new school, ja wolę o sobie mówić old school po prostu, nie? I jakby masz różne szkoły. I gdzieś tam ci młodzi jednak, tak jak my byliśmy 15 lat temu, jak to się wszystko zaczynało, szperaczami i bardzo mocno dociekaliśmy, kto jest kto, okładki mieliśmy obcykane od A do Z, wiesz, to była turbo zajawa w ogóle, nie? A dzisiaj w ogóle też się okazuje tak, że na przykład w tej okładce jest bardzo mnóstwo szczegółów ukrytych, wiesz, na pierwszy rzut oka komuś może nie podejść, ktoś może stwierdzić, że nie jest fajna i tak dalej, ale człowiek, który projektował tą okładkę, stworzył do każdego kawałka indywidualny rysunek, który też, jak się głębiej przyjrzysz, ma ukryte jakieś szczegóły, które jakby nawiązują, wiesz, do treści, więc fajne. Więc po prostu to są rzeczy, które jakby przemyciliśmy jeszcze z tych naszych starych zajawek, gdzie to było ważne dla nas, nie? Czy wiesz, są ludzie, którzy zawsze kupią płytę, jak im się coś podoba. Ja też wychodzę z takiego założenia, że czasami posłucham sobie w internecie, chociaż na przykład Abdul jest tego doskonałym przykładem. On kolekcjonuje płyty, tak jak nasz kumpel Mus. Sprawdza w znecie, podoba się, coś kupujesz. To jest też bardzo fajne rozwiązanie i tym sposobem też, dzięki temu te płyty jeszcze istnieją, dzięki tym
kolekcjonerom tak, chyba trochę, no bo tak, ta muzyka jest już tak scyfryzowana, że traci właśnie, traci to coś, zapach okładki, tak, możliwość przejrzenia sobie. Tak jak na okładce PC-tka, oczywiście miałem o to zapytać i muszę o to zapytać, ponieważ pracujesz na tym sprzęcie tylko i wyłącznie, czy posługujesz też komputerem? Nie, trochę? Nie, zdecydowanie nie, wiesz, to jest jakby taki... Czyli bajer. Znaczy, pracuję na tym bardzo dużo i wiesz... I to jest sprzęt prawdopodobnie, z którym jestem mocno kojarzony, ponieważ prowadzimy różnego typu akcje, typu rap bez dubli, czyli że robimy na przykład beat na miejscu, piszemy tekst na miejscu, nagrywamy to, wiesz, w parę godzin i powstaje numer. Albo gdzieś sobie jeżdżę na jakieś zawody i robię beat w godzinę. No właśnie, ja o tym musiałem też jeszcze pogadać. Abdul, bardzo bym cię prosił, żebyś naszykował teraz ten kawałek, który jest instrumentalny, Oera, tak żeby go wpleść nawet w naszą rozmowę za chwilę, dobra? Przerwałem, przepraszam, ale mów dalej. Gadamy o brzmieniach, bo definicja brzmienia samo w sobie i ta MPC-tka. No to mówisz, no patrzysz, no chłop robi wszystko na MPC-tce. No mówi bardzo fajnie, rap, jest rap, nie? No wiesz, to jest taki sentyment po prostu... Do tak naprawdę 8 czy 9 lat używania tego sprzętu i praktycznie, wiesz, wyciskania z niego już do granic niemożliwości tyle, ile się dało, nie? Więc to jest też mój taki po prostu hołd w stronę tego sprzętu jako pewnego symbolu producenckiego, symbolu hip-hopu. SP1200 nie miałem, nawet powiem ci szczerze, że nie miałem nigdy z tym do czynienia, ale z tej klasy samplerów mam osobiście w studiu S950, czyli to jest sampler, na którym robi Primo. Ja mam S900 chyba w ogóle, czyli no, mam wirtualnie, bo stoi w studiu LWW, więc to w takim raku jeszcze jest, tak, bez spadów. Tak, dokładnie, taki stary PC jeszcze leżący, nie? No, ma dyskietki. Ja zawsze jarałem MPC-tkami, nigdy nie posiadłem wiedzy aż takiej, żeby robić na tym, chociaż jest to, wydaje się, w miarę proste, ale na pewno trzeba mieć patenty i trzeba to rozpracować na swój sposób, żeby na tym robić brzmienia. Dla mnie komputer jest łatwiejszy, prostszy, te klocuszki tam się też ustawia elegancko, wszystko widzisz. Na pewno jest szybszy, bardziej intuicyjny. Tak. Szybszy, ale właśnie a propos definicji brzmienia, no to ten hip-hop jest taką definicją tej MPC-tki trochę, tak? Ponieważ od zawsze, od lat 90. czy Pit Rock, czy Premier robili na zewnętrznych tak jakby nośnikach tą muzykę, tak? Nie grzebali w kompie, tylko grzebali sample z... Czy ty też jeszcze tak robisz, że wstawiasz gramofon, wyszukujesz sampla i... Zdecydowanie. Okay. Wiesz, nie jestem już takim purystą brzmieniowym, że muszę mieć wszystko z winyla, gdzie jeszcze powiedzmy 5 lat temu musiałem mieć wszystko z winyla. Okay. Sztywniutko. Ale tak jak Abdul, to jest ortodoksyjny DJ zawsze był. I to bardzo szanuję, ale wiesz... Powiem ci, że po prostu no, czasy tak zapieprzają, że czasami, wiesz, musisz... Sprzęt jakby dostosować do pomysłu, który się rodzi w głowie, a MPC-tka ma gdzieś jednak pewne ograniczenia. No i czasami wolę na przykład skorzystać z biblioteki, którą już mam gdzieś uzbieraną na kompie, odpalić sobie szybko jakiś projekt zaczęty i kontynuować pracę tam, gdzieś tam tą myszką poklikać, no tak, spojrzeć na te klocki jakby, bo wiem, jak to zrobić szybko, niż wiesz, odpalać MPC-tkę, dyskietka, tutaj winyl, zrzut. Chociaż jest to piękne i jeżeli mam tylko czas, to staram się to robić, ale czasu niestety coraz mniej. No właśnie, dyskietka to jest świetne w ogóle, świetne słowo i świetna rzecz, no, oldschoolowa. A w tle słyszymy beat, który zrobiłeś w 2017 roku na mistrzostwach. Ja w ogóle też się o tym dowiedziałem niedawno. Wiedziałem, że są w mistrzostwa DJingu, beatboxu, no pewnie gdzieś tam te procentki też mi przeszły obok ucha, ale nie wiedziałem, że ty tam bierzesz udział na przykład i że wygrywasz te konkursy, bo ten konkurs tym bitem wygrałeś, tak? Tak. Okej, okay, no powiedz mi, jak to w ogóle wygląda. Jedziesz, opowiedz swoimi słowami, bo jestem bardzo ciekaw. No sytuacja wygląda tak, że w 2016 roku dostałem cynk od ziomka, że jest przy okazji b-boyowego eventu, który się nazywa Outbreak, który tam już też ma swoją tradycję, odbywa się na Słowacji. Jest pierwsza edycja, w którą wpletli jakby zawody producentów, tylko trzeba przyjechać ze swoim sprzętem. Okay. I dają tobie paczkę dźwięków.
No i co, wgrywasz te dźwięki do sprzętu, który masz ze sobą i masz godzinę na zrobienie bitu. Mhm. Tylko z tych dźwięków, które dostajesz. Okej, okay. Proste czy trudne zadanie? Wiesz co, na pozór proste, aczkolwiek jest to trudne zadanie, bo jest tylko godzina. Też, wiesz, tak? Jest tylko godzina i tak naprawdę musisz odpalić... w zasadzie nie masz czasu za bardzo na, wiesz, na zmiany pomysłów. No tak. Musisz, w ciągu 15 trafić. Minut musisz wymyślić to, co będziesz już budować przez kolejne 45, no bo tak. Jeżeli w momencie, kiedy powiedzmy siedzisz 40 minut na czymś i potem, i wiesz, w finale okazuje się to słabe, no to już jesteś załatwiony. Mhm. Więc w tym polega, na tym polega trudność. A czy robisz to w jakiejś sali, gdzie jest kupa ludzi, czy zamykają cię w pokoiku nie, i tam... Nie, to jeszcze by było fajne. No właśnie, kolejna trudność jest taka, że zazwyczaj to się odbywa na wielkich zawodach, gdzie po prostu, wiesz, że przychodzą ludzie i żeby nie było za nudno, no to DJ musi grać muzykę. No tak. A jak DJ gra muzykę, to ma pizza bas. Delikatna kakofonia się robi. I wtedy kakofonia, ty próbujesz ustroić bas, a z tyłu ci tutaj, wiesz, nawala jakaś muza, nie? Więc trzeba na maksa się skupić, założyć słuchawki, które w miarę odcinają, no i lecisz z tematem, nie? Mhm. I powiem ci, że taką ciekawostką, że od 2 lat, bo w 2016 pierwszy raz to wygrałem, jestem jedynym gościem z analogowym sprzętem. No to fajnie, wiesz, to super. Reszta komputery, laptopy i tak dalej. Machine też jest bardzo mocno obecna. No ale... Jakieś profity? Rozumiem, że nagroda finansowa jakaś, czy nagroda po prostu... Nagroda w postaci... też. Nagroda w postaci maszyny, który co roku po prostu udaje mi się sprzedać za dobrą kwotę. Kurczę, ty, to po prostu tak wygrasz, bo jak tą maszynę chciałem kupić, więc jak wygrasz za rok, to ja się piszę. Że numer 2018 masz maszynę. Dobra, bardzo się trzymam ci za sobą. Słuchaj, dawaj cenę, jak tylko wygrasz. Słuchaj, jeszcze, ponieważ czas już nam się bardzo kończy, ale trochę przeciągniemy na kolejną godzinę. Mhm. Co z koncertami? Ponieważ zawsze pytam raperów, co z koncertami. Jedni odpowiadają, no lipa, nie gram. Drudzy odpowiadają, no będzie trasa, na razie początek płyty, poczekajmy. Niektórzy mówią, no nie mam czasu na weekend wolny z dziewczyną, bo gram po 3 koncerty tygodniowo. Jak jest w twoim wypadku? Czy producent stanie na scenie? Bo to rozumiem, że i tak jest ciężko, bo masz wielu raperów, których ciężko zgromadzić na scenie i ciężko zrobić taką trasę koncertową, przede wszystkim logistycznie. Po drugie finansowo, myślę, też by to było spory nakład. No. Czy zamierzasz coś takiego zrobić, nawet minimalistycznie? Wiesz co, chyba w przypadku tej płyty raczej nie. Znaczy, wiesz, nigdy nie mów nigdy. Może jest jakiś tam malutki pomysł, żeby może zrobić coś kameralnie w Bydgoszczy, ale to jeszcze za szybko, żeby coś tutaj... w Bydgoszczy, w Warszawie... Zapraszamy, zróbcie. Słuchaj, no ludzie przyjdą pewnie. Zobaczymy, jak nie w tym roku, to może za 15 lat, jak uzbieram pieniądze, żeby to wszystko ogarnąć. Okay. Nie? No to jeszcze czas jest. Ludzie zapoznają się z płytą, wtedy sam będziesz mógł nawet grać. Zamiast raperów to będziesz rapował. Dobrze, słuchaj, ja jeszcze powiem tylko, że to, co słyszymy wtedy, to jest właśnie ten bit, który wygrał. Nie wiem, czy o tym mówiłem, tak, czy nie. To jest 2017. Więc moi drodzy, taki bit wygrywają na batelkach producenckich. Dużo ludzi tam było w ogóle? Startujących 17-18 osób Europy? Z całego świata. Z całego tak świata naprawdę. W ogóle. Tak, wiesz, bo tam przyjeżdżają ludzie na zawody b-boyowe, bo to są jakby jedne z najbardziej uznanych b-boyowych zawodów. Mhm. Też jest fajna sprawa, że paru b-boyi bierze sprzęt ze sobą i też biorą udział w tych zawodach, wiesz. I to tacy goście typu Focus, typu Flirock na przykład w 2017, wiesz, jakiś tam bicik skleju. Mhm. Także bardzo fajna sytuacja i wiesz, jest pomieszczenie po prostu buzuje zajawą. Wiesz, tam siedzą b-boye, wiesz, Nowy Jork, cyk. Wszyscy potem zbijają ci piony, wiesz, gratulują. Po prostu jest to naprawdę... mega przeżycie. A poznałeś jakąś postać taką, którą chciałeś? Bo jakiś tam czytałem, że... Tak, no wiesz, na przykład wychodzimy z hotelu z ziomeczkiem, z którym byłem. Pozdrawiam cię, Czaruś, bardzo serdecznie. I wiesz, schodzimy do taksówki, która zawoziła na tereny zawodów.
a tam siedzi, rozumiesz, Crazy Legs z Rocksteady Crew. Siedzi sobie normalnie ziomeczek, widzę, mam go w odległości 50 centymetrów, przybijam z nim piątkę, rozmawiam z nim, wiesz, o starych, dobrych czasach. Fajnie, fajnie. On opowiada, wiesz. Na takich chwili robi się muzykę i chyba żyje się jako hip-hopowiec, tak? Żeby dokładnie. Takie rzeczy się spełniały. Dokładnie. Słuchaj, ja ci dziękuję serdecznie, bo musimy kończyć. Na koniec puścimy utwór, który to jest Fatka, czyli z gościnnym udziałem Sompa, Ero i DJ Paulo. Tak. Ja ci dziękuję za rozmowę bardzo serdecznie. Fajnie, że mieliśmy również okazję pogadać. Częściej wpadaj do Warszawy, zorganizuj. Myślę, że koncert, jeżeli będziesz gdzieś tam potrzebował, dawaj cenę. Nie ogarniam koncertów, ale ogarnę. Ogarniesz. Ale ogarnę jakby, dobra. Co? Fajna płyta, fajnie, że w ogóle dalej robisz muzykę, no i życzę ci tego, żebyś dalej ją robił. Czekam na Machine z kolejnych zawodów. I słuchaj, jakiś słowo na koniec dla słuchaczy. Wiesz co, no pozdrawiam Vince'a, okay, który pozdrawiam. Na pewno tego słucha i czekał na ten moment. Słowo dla słuchaczy, wspierajcie dobry hip-hop po prostu. Wspierajcie dobry hip-hop. I generalnie patrzcie dalej niż tylko na to, co jest w tytule, bo poniżej na YouTubie można fajne informacje uzyskać również. No właśnie. Dobrze, jeszcze zanim powiem ostateczne cześć, to ja bym chciał powiedzieć, że teraz będzie OR, a już po OR-ze od razu, już bez wejścia, ponieważ mamy godzinę 23.01, poleci najnowszy utwór naszego ziomka przekochanego, reprezentującego Aloha Entertainment, czyli Procenta, i utwór będzie to, bo on nagrał płytę z producentem Metro całą, Nie po to, z gościnnym udziałem Miłego, ATZ i Parzela. Napisał kochany, jeżeli przypadnie wam do gustu, to ładujcie na antenie. Procentik, oczywiście. Ja nawet nie słuchałem, ale ja już mi przypadło to do gustu, więc tylko powiem jeszcze, 10 marca 2018 roku światło ujrzy dzienne, oczekiwany przez fanów właśnie Procent Metro, kolej podziemna, tak się nazywa, ja się z wami żegnam. Dzięki jeszcze raz, miłego wieczoru. Dzięki. WWA i no gdzieś do zobaczenia w Polsce. Widzimy się, na pewno. Oczywiście, że tak. Piotr za gramofonami, czyli DJ Abdul, dzięki Piotrze bardzo serdecznie. Maciej za konsoletą, Adrian za kamerą. Dziękujemy bardzo serdecznie i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia już w następnej audycji numer raz na fali. Czwórka. Brzmi dobrze.